Z racji tego, że z firmy UMG, działający w imieniu tzw. Interscope'a, nie wiem co to takiego jest, zgłosili roszczenie co do odtwarzania mojego filmu z podsumowaniem roku 2015 na komórkach, dekoderach i tabletach, jak to napisałem na YouTubie Google, postanowiłem wrzucić drugą wersję z podmienionym głosem i ścieżką dźwiękową. Składam serdeczne życzenia firmie UMG, żeby was czart porwał i rozp***ł na strzępy. Witajcie drodzy widzowie, jestem Michał von Fleina, a to jest specjalny film, jaki teraz przesyłam. Z racji tego, że dzisiaj mamy 31 grudnia, kiedy to jest nagrywane, godzina 21.03, wiele osób robi swego rodzaju podsumowania tego, co wydarzyło się w ostatnim roku. Jak dzieje się to na przykład w wiadomościach sportowych, wiadomościach telewizyjnych, czy innych swego rodzaju takich po prostu podsumowaniach. Ja z siebie chciałem podsumować to, co zrobiłem w 2015 roku. Cóż, ten rok był dla mnie rokiem bardzo ciekawym i barwnym. Czasami był to rok bardzo pozytywnie barwny, czasami bardzo negatywnie barwny. Styczeń, cóż, ferie zimowe wtedy były, pojechałem na narty. Nie, ferie były chyba w lutym, początkiem lutego jakoś. Styczeń przeleciał mi najprawdopodobniej leniwie, grając w klocki. 2 stycznia złożyłem po raz pierwszy w życiu życzenia wiersza w wiadomości prywatnej. Luty to początek sprawy cyjanowej, jak również projektowanie nowego serwera VFSurf. To był serwer VFSurf akurat bez nazwy, podczas gdy każdy generalnie serwer VFSurf miał swoją nazwę, po prostu był VFSurf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. To VFSurf był właśnie ten w 2015 roku bez nazwy. Był to specjalny serwer na modach, z którym związanych jest wiele różnych zarówno zwycięstw, jak i porażek. Na pewno zwycięstwem było to, że po raz pierwszy w życiu udało mi się skombinować launcher, który umożliwiał aktualizowanie Minecrafta na bieżąco. Podczas gdy dodam jakiś mod do serwera, to launcher tuż przy uruchomieniu gry sam pobierał nowe mody i instalował je. Launcher był niestety dostępny wyłącznie dla osób, które posiadają konto premium. Był to launcher, który napisał mój drogi kolega Adrian Sikierka. W późniejszym okresie w tym roku zmieniłem ten launcher na launcher od kolegi SK89Q, już mylę niki pomału, który jest również autorem Buildcrafta. Buildcrafta czy World Elite'a? Zobaczycie sobie w gogach. Marzec, 15 marca, wysłanie życzeń w postaci wideo, które zakończyły się bardzo pozytywnym sukcesem, który potem przerodził się w porażkę. Marzec to właśnie czas tego serwera VFSurf, tak samo kwiecień. Cały kwiecień praktycznie był poświęcony temu serwerowi. Z racji tego, że w tym roku kończyłem 18 urodziny, to w maju zacząłem jeździć, trenować z tatą po prostu jazdę samochodem tuż przed przystąpieniem do jazd. Trenowaliśmy na takich bezdrożach na przedmieściach Bielska-Białej. W maju również zacząłem przygotowywać się do egzaminów E12, które odbyły się w czerwcu właśnie tego roku. To była również i walka o oceny. Miałem jak zwykle zagrożenia z matematyki, z niemieckiego. Musiałem z tego wyjść cało. W czerwcu kończyłem rok szkolny bez jakichkolwiek zagrożeń, z 98% na egzaminie praktycznym E12, jak również pozytywnie ukończyłem egzamin w wersji teoretycznej, czego dowiedziałem się w sierpniu dopiero. Wakacje były dla mnie wyjątkowo nudne, niewiele co robiłem, raz na czas nagrałem jakiś film, ale był też wyjątek. W wakacje zrealizowałem serię z instalacji Arch Linuxa. Nie wspominałem wam, że praktycznie cały rok 2015 spędziłem pracując na Linuxie. Arch Linuxa ogólnie zainstalowałem końcem 2014 roku i używałem go aż do kilku tygodni wstecz. W sensie kilka tygodni wstecz nie skończyłem, tylko jakby odstawiłem Arch Linuxa na rzecz Windowsa 10, który bardzo mi się spodobał, ale o tym później. Zrealizowałem właśnie w wakacje instalację Arch Linuxa. Poradnik krok po kroku
pokazane po prostu nagrywanie laptopa, podczas gdy instaluję na nim system Arch Linux wraz z moim komentarzem głosowym, co było dosyć ciekawą rzeczą, ponieważ tego nie było przedtem na polskim rynku. Wrzesień był to dla mnie czas... Aha, w sierpień jeszcze. Oczywiście, w sierpniu wszedłem na tajne forum młodzieżowe i siedziałem tam, bardzo mi się tam podobało. W sierpniu również wydarzyła się pewna nieprzyjemna sprawa, tak zwana sprawa z AA, której zadedykowałem mojego miksa, znaczy mój fragment do miksa Revolution Set, który wydałem we wrześniu. W sierpniu skończyły się wakacje, a w wakacje byłem nad morzem w Łebie, gdzie kupiłem sobie iPada mini, z którego jestem dotychczas zadowolony i bardzo ładnie mi działa. W sierpniu, konkretnie 3 sierpnia, rozpocząłem kurs prawa jazdy. Najpierw wykłady teoretyczne, a 3 września rozpocząłem jazdy, które trwały tam do jakoś listopada i miałem egzaminy na prawo jazdy. We wrześniu również miały miejsce praktyki zawodowe w pewnej firmie, którą bardzo polecam. Jeżeli będziecie chcieli, to się dowiecie na privie, w której firmie miałem te praktyki zawodowe. Jest to firma w Bielsku-Białej, która zajmuje się stronami internetowymi, systemem dziennika elektronicznego oraz hostowaniem po prostu stron, projektów i projektowaniem w ogóle stron, baz danych i tak dalej, systemów dla firm. Był to dla mnie bardzo pozytywny okres. Skończyłem praktyki 16 października, a 8 października miałem urodziny, 18. Zażyczyłem sobie na nie telefon z jabłkiem na obudowie najlepszy możliwy, czyli w wersji 6S 128 GB, który w tej chwili leży przede mną i ma się bardzo dobrze i którym najprawdopodobniej będę nagrywał dzisiejsze fajerwerki. Listopad 2015 roku to też dla mnie taki leniwy czas. W środku wakacji porzuciłem klocki i oddałem się całkowicie praktycznie administrowaniem systemami sieciowymi, w wyniku czego na Arch Linuxie zrobiłem wiele różnych pożytecznych spraw i nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy, które mi do dzisiaj imponuje moim zarówno nauczycielom w szkole, jak i moim kolegom, jak również wszystkim, którzy oglądają moje filmy, bo do dzisiaj tym osobom pomagam. W grudniu ma miejsce nowa sprawa, która nie wiem jak jeszcze się zakończy, ale trzymajcie na mnie kciuki. W środę, 30 grudnia zakończyłem nareszcie tą jakby część mojego życia połączoną z prawem jazdy. Wreszcie skończyłem prawo jazdy, zdałem egzamin praktyczny za 4 razem, pomyślnie. Jestem z tego bardzo zadowolony, jest to mój osobisty sukces. W grudniu również przesiadłem się na Windowsa 10, jak już wcześniej wspominałem. System z początku wydawał mi się bardzo nieprzejrzysty i nie polecałem go początkowo użytkownikom, aczkolwiek po zastosowaniu kilku tweaków tak zwanych, czyli ulepszeń do tego systemu, po przejechaniu go 2 programami, po wgraniu Office'ki i kilku innych programów, bardzo ciekawych, system okazał się naprawdę przyjemny i łatwy do użycia. Dlatego teraz używam go na moim komputerze stacjonarnym jako głównego systemu oraz na laptopie i ten plik dźwiękowy jest również nagrywany na Windowsie 10. A wam, drodzy widzowie, raczej słuchacze, bo w tej chwili nie jestem na wizji, jestem tylko na audio, życzę wszystkiego dobrego w 2016 roku, żeby ten rok był dla was lepszy niż 2015 dla mnie. Żebyście spełnili swoje wszystkie marzenia, przy okazji nie skrzywdzili nikogo i z uśmiechem za rok wysłuchali kolejnego materiału, który dla was przygotuję w Sylwestra. Dziękuję za uwagę.